No dobra, dzisiaj taki temat, który bardzo często się pojawia. Ja postanowiłem rzucić na nie światło. Niezły suchar, co? Sam to przed chwilą właśnie wymyśliłem. Ten odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy uważają, że policja to tylko wielkie, umięśnione, super wysportowane chłopy, które biegają na interwencjach i użerają się z wielkimi dryblasami, którzy znają sztuki walki. Posiadają super broń, kamizelki taktyczne, są wyszkoleni we wszystkim, co tylko możliwe i policjant, który wychodzi na ulicę, czuje się, jakby był w Mortal Kombat, Street Fight albo jakiejś innej gierce, gdzie ma tylko jedno życie, ewentualnie jak wgra sobie jakieś cheaty, to może sobie przeżyje trochę więcej. Nie, proszę Państwa. Policja to 100 tysięcy funkcjonariuszy. Policja zajmuje się różnymi dziedzinami życia. Może Wam opiszę taki, pokażę Wam taki łańcuch, który być może uświadomi Wam to, że jednak gruba baba w policji, gruby facet w policji, chudy facet w policji albo ktoś, nie wiem, jeszcze inny w policji ma swoje miejsce i ma bardzo ważną rolę do odegrania. Oczywiście, jest pierwsza linia, czyli ogniwo patrolowo-interwencyjne, ruch drogowy. Ci, którzy codziennie są na ulicy i bezpośrednio stykają się z tymi sytuacjami, które muszą ogarniać na bieżąco. Tak. Tutaj wiadomo, potrzebny jest policjant, który będzie konkretnie zdecydowany, dobrze wyszkolony, taki, który potrafi w sekundę podjąć właściwą decyzję, która rzutuje na to, jak będzie postrzegana policja, jak będzie postrzegany ten poszczególny policjant, czy przetrwa na tej ulicy daną interwencję, czy nie wyrządzi krzywdy sobie, partnerowi oraz osobom biorącym udział w danej sytuacji. Tak, tam jest potrzebny konkretny człowiek w konkretnym miejscu, nie rozróżniając na płeć, bo uwierzcie mi, że czasami trafiają się ludzie po każdej stronie płciowości, którzy potrafią wykazać różne cechy osobowości i wyszkolenia fizycznego, psychicznego. I tutaj nie ma to absolutnie nic do rzeczy. Musi to być konkretny człowiek, który zakładając niebieski mundur poradzi sobie w starciu w ulicznej grze, jaką jest praca w ogniwie patrolowo-interwencyjnym oraz na przykład w Wydziale Ruchu Drogowego. Tam oczywiście trochę mniej, bo tam bardziej są kwity. Natomiast to użeranie się w patrolówce ze społeczeństwem, użeranie w cudzysłowie, bo oczywiście nie jeździmy, to jest taka praca, no stykamy się z tymi, którzy łamią prawo, ci, którzy sprawiają problemy, więc w jakimś sensie jest to użeranie. I tam faktycznie niech to będzie konkretny człowiek. Taki wiecie, ten, który go wy sobie wyobrażacie, takich seriali tych paradokumentalnych, że wiecie, kamizelka, wielki chłop, zdecydowany, który ogarnie wszystko w 3 sekundy i zrobi to tak, że amerykańska policja... O, greetings from USA, greetings from USA. No. Tyle, że na tym nie kończy się policja. I tutaj właśnie jest to światło. To może być szok dla wielu osób. Prawdziwy wstrząs. Coś, co zmieni wasze postrzeganie świata i powiecie mi, co ty tam wiesz. No niestety. Prawda troszeczkę jest inna niż to, co wam się wydaje na temat pracy i funkcjonowania policji. Policjant to nie jest tylko ten właśnie w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. To cały ciąg zdarzeń, które muszą nastąpić czasami, aby sytuacja, która na początku jest malutka, na końcu znalazła swój wielki finał w sądzie i to, co zobaczycie w telewizji. I trup ta sobie spokojny dzielnicowy, po swojej dzielnicy. Dzięki swojemu doświadczeniu, dzięki temu, że potrafi rozmawiać z ludźmi, dzięki temu, że wzbudza ich sympatię, zaufanie i takie, wiecie, cechy ogólnoludzkie, ma dobre feng shui, feng shua, nie kłóćmy się o to. Takie, że ludzie chcą z nim pogadać, tak po ludzku. Panie dzielnicowy, a słyszał pan, że coś tam, ten za rogiem, to handluje czymś tam, a mój syn opowiadał, że pod ich szkołę podchodzi ktoś taki. To są informacje, które zdobywa dzielnicowy podczas swojego codziennego obchodu. Podczas tej sytuacji, gdy pojawia się na dzielnicy, załatwia różne sprawy, czasami bardziej absurdalne, mniej absurdalne, czasami zlecone, czasami własne, ale to jest ten policjant, który jest najbliżej społeczeństwa i ten, który posiada informacje prosto z pierwszej ręki. Od tych ludzi, którzy mieszkają w danej małej, lokalnej społeczności i albo się z tymi informacjami podzielą i będziemy mogli coś zrobić, albo absolutnie nas oleją i my o tym nie będziemy wiedzieli. To nie jest NRD, że na jednego obywatela przypada jeden policjant, więc jeżeli obywatel, ci, którzy tam mieszkają w danej społeczności, nam o czymś nie powie, no to wybaczcie, policjanci nie są jasnowidzami albo takimi, wiecie, magikami jak z raportu mniejszości, że z jakiejś szklanej kuli leżącej w basenie sobie coś odczyta i pojawia się przed wydarzeniem i zaaresztuje człowieka zanim on coś zrobi, bo on jeszcze nie wie, że sam to zrobi.
Nie, potrzebna jest informacja i tutaj właśnie ten dzielnicowy, który buduje kontakt, te relacje między społeczeństwem a policją jest niezbędny. Tutaj policjant jest super ważnym ogniwem. I teraz policjant dzielnicowy, ten policjant pierwszego kontaktu, którym może być mała, wątła dziewczynka, albo gruba baba, albo spasiony facet taki jak ja, albo jeszcze ktoś zupełnie inny, kto absolutnie odbiega od waszego stereotypu policjanta, tego wiecie, z patrolu, z seriali, w kamizelkach, biegającego i robiącego tor przeszkód w 13 sekund i jeszcze przy okazji jedzącego bezglutenowego pączka, który będzie w ramach diety keto. Okej. I ta dzielnicowa, dzielnicowy, który nie jest zgodny z waszym pojmowaniem policji, on tą informację zdobywa dzięki temu, co ma tutaj, a nie temu, co ma tutaj. On tą informację, chciałem pokazać mięśnie, który. No dobra. Ja staram się mieć tutaj. Taka kompromitacja na ekranie. Czysta. Dobra, wracamy. Ten policjant dzielnicowy, to co się dowie na dzielnicy, przelewa na papier. Sporządza taki druczek specjalny, który każdy dzielnicowy, każdy policjant, który pracuje w firmie, może sporządzić. Nazywa się to meldunek informacyjny. Na takim druku, na takiej karteczce wypełnia się różne tam rubryczki i wpisuje się osoba informująca i nikt nie ma prawa mnie zapytać, skąd dowiedziałem się o danej sytuacji. To jest moja informacja, ja ją zdobyłem, ja ją przekażę policjantom, którzy będą ją jeszcze bardziej rozkminiać. I pod spodem jest taki kwadracik, gdzie wpisuję wszystko to, co się dowiedziałem. Wszystko, dosłownie, słowo w słowo. Ja nie muszę tego bardziej pogłębiać. Oczywiście, jeżeli mi się uda, to proszę bardzo. Ale nie muszę aż tak bardzo wnikać, bo od tego są ludzie, którzy wiedzą, jak to załatwić czasami bez munduru. Jako policjanci operacyjni mogą o wiele większe możliwości niż ja, którego każdy widzi na dzielnicy, bo idę w mundurze i ci, co muszą, to schowają się przede mną w bramie. Operacyjnym jest trochę łatwiej. I ja tą informację zawieram w tym meldunku, która trafia właśnie do policjantów, którzy będą ją rozbijali na atomy, będą ją rozkminiali, będą starali się być może połączyć z innymi sprawami, które spłyną od innych dzielnicowych, od innych policjantów, z informacjami, które oni sami posiadają. I to im się ułoży w jakąś jedną układankę, w jedną całość. Sporządzą dokumenty. Przekażą na biurko dochodzeniowcowi. Czyli temu, który już finalnie obrabia to wszystko w papiery, wklepuje w systemy. On wzywa świadków, przesłuchuje świadków, żeby to wszystko, co dowiedzieli się ci wcześniejsi policjanci w toku czynności, to, co zebrali w swoich głowach, w jakichś notatkach, zapiskach, żeby nadać temu formę procesową. Od tego jest dochodzeniowiec. Ten pracownik dochodzeniowo-śledczy, który klepie tutaj w komputer, to też może być dziewczyna. Może być gruba baba. Może być gruby facet. Może być ktoś, kto test sprawnościowy zalicza na ocenę dostateczną. Ale on super tu klepie w tę klawiaturę. Potrafi połączyć sprawę z tego segregatora ze sprawą z tego segregatora, z tymi aktami. I jak widzi nazwisko gościa tego tutaj, to on pamięta, że ono się pojawiło również w tej sprawie, w tym segregatorze. Wyjmuje ten segregator, wszystko razem łączy do kupy i nagle wychodzi mu wielka sprawa. I to robi właśnie ten taki niepozorny tutaj dochodzeniowy, jest taka mała myszka, którą wy byście powiedzieli, co ona robi w policji, jak ona sobie tu radzi. Jak to jest poślak, w ogóle przychodzi testy sprawnościowe. A on tutaj siedzi, klepie, 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 klepie i z jego drukarki wychodzi karteczka. Wychodzi karteczka, wychodzi kwit, który trafia do realizacji. Takiej finalnej. Tą, którą wy znowu wszyscy kochacie, ci wszyscy taktyczni Janusze, wielcy komandosi w swoich wspaniałych kamizelkach, plamiastych mundurach, kewlarach, latarka, noktowizor, okulary taktyczne, to nie jest współpraca. Hashtag. Jakiś tam znanych firm, rękawiczki antyprzebiciowe, wiecie, tu karabin, tutaj staza, tu kewlar, kolejny, tutaj latarka, tutaj gruch, no, po prostu, wiecie. Aż się zapowietrzyłem, bo tak się podierałem tym tematem, bo wiadomo, to wszystko fajnie wygląda na kalendarzach i tak właśnie wyobrażacie sobie tą policję. Jako tych policjantów, którzy potem odpalacie jakąkolwiek stację telewizyjną, jakikolwiek portal internetowy, a tam łubudu, jeb. Wchodzą czarni kominiarze, antyterroryści, jak zwał, tak zwał. Czasami zmieniają nazwę, kontrterroryści, samodzielny pododdział antyterrorystyczny, antyterroryści, policyjni komandosi. Wchodzą z drzwiami, z framugą, z taranem, wyciągają gościa, nagle i wiecie, wyciągają go i wy to widzicie w mediach, mówicie, o, to jest policja, wielkie chłopy, tarcze, M95, same mięśnie i właściwie, no wiecie, no, poza metali. Ale popatrzcie,
To jest cały ciąg do tego wszystkiego, o którym wyszliśmy na początku. Co taka gruba baba robi? Co taki tłusty facet robi? Co ta mała myszka, 1,50 m, może wiedzieć o policji? Co ona tam wie o policji? Co ona, po co ona tam w ogóle tu jest? No właśnie po to, żeby ten policjant, który na samym początku o czymś się dowiedział, tą wiedzę mógł przetransportować poprzez różne czynności procesowe do tych na końcu, którzy to sfinalizują. To jest lekarz pierwszego kontaktu, ten dzielnicowy, poprzez lekarzy specjalistów, tych, którzy pracują w laboratorium, robią wyniki, aż dochodzi do chirurga, tego, wiecie, ten skalpel w ręku polskich policjantów, czyli kontrterrorystów, grupy realizujące zatrzymania, te wielkie, spektakularne akcje, które widzicie w mediach. I wam się wydaje, że policja to jest tylko właśnie ten na końcu, który wchodzi z hukiem, w błysku, fleszy, jeszcze fajne loga, a na końcu jeszcze tam, wiecie, kolejne loga i to jest polska policja, łubudu, łubudu, dużo, dużo gazu, dymu i na końcu bandyta wyprowadzony w kajdankach w świetle kamer. Super. Tylko, że pamiętajcie, to jest cały ciąg policjantów. Cały ciąg. Każdy ma swoje miejsce. I nawet znajdzie tu miejsce gruba baba, otyły facet, mała dziewczynka, wygadany dzielnicowy, bo w tej pracy oprócz muskuł ważna jest siła mózgu. Idealne jest połączenie tych dwóch rzeczy. Ale są takie czynności, do których potrzebne są konkretne umiejętności. I ważne jest to, aby wykorzystywać ludzi do tego, do czego mają predyspozycje. To jest kluczowe, czyli polityka kadrowa. Jeżeli mądry przełożony widzi w kimś potencjał i potrafi to wykorzystać i chce to wykorzystać, dzięki temu policja staje się lepsza. Ja w taką policję wierzę, bo zobaczcie, ja testu sprawnościowego nie zaliczam na piątkę. Na szóstkę też nie. Wśliznąłem się na czwóreczkę, ponieważ wbrew pozorom jestem mały, jestem przysadzisty, dobrze trzymam się parkietu, bieg wahadłowy idzie mi znakomicie. Znakomicie rzucam piłką lekarską, bieg na kilometr, no to wiadomo, że jest walka o życie. Jezu, aż mnie teraz zatkało. Na samą myśl o tym biegu. Brzuszki, no, robię. Mieszczę się w tych normach, które są takie same dla wszystkich policjantów. Oczywiście, mogło być znacznie lepiej. Ale być może jestem stworzony do czegoś innego. Być może moi przełożeni to wiedzą. Nie być może, na pewno. Dlatego ja nie biegam po ulicy. Bo pewnie bym sobie nie poradził dogonić młodego człowieka w adidaskach, który ćwiczy parkour. Ja sam nie chciałbym tam pracować. Bo wiem, że nie podołabym pewnym rzeczom. Ale moi przełożeni też to wiedzą. W pewnym momencie zaczęli dostrzegać to, o czym wy wiecie już od kilku lat, czyli tego, do czego się trochę przygotowywałem sam prywatnie. Do tego, żeby opowiadać wam o tym, że policja jest fajnym miejscem. Do tego, żeby pokazywać wam jej plusy i do tego, żebyście wiedzieli, że jeżeli tylko chcecie, jeżeli macie predyspozycje, to jesteście w stanie się tutaj realizować. Jesteście. 100 tysięcy policjantów. Wiele pionów. Absolutnie wiele pionów. I to nie jest tak, że jak gdzieś utkniecie, to jest koniec kaplica, do końca życia będziecie tam służyli. Mam przypadek policjantki, która utknęła znajomej, która utknęła w ruchu drogowym. Utknęła w cudzysłowie oczywiście, bo wszyscy mówili, że utknęła. A jej marzeniem była praca w wydziale kryminalnym. Zajmowanie się narkotykami. I co dziewczyna zrobiła? Po tym, gdy powiedziano jej, że no raczej z tego ruchu drogowego się nie wydostanie, postanowiła brać wszystkie nocki, wszystkie weekendy w miesiącu, jakie tylko można i święta. I co robiła podczas każdej kontroli drogowej, pracując jako policjant ruchu drogowego? Kontrolowała samochody, sama się doszkalała, sama oglądała różne triki, różne filmiki, gdzie przestępcy mogą chować narkotyki. I co się po pewnym czasie okazało? Że miała taką ilość ujawnionych narkotyków, jako pracownik ruchu drogowego, że naczelnik wydziału kryminalnego sam zaproponował jej przeniesienie do wydziału kryminalnego. Nie musiała się o to prosić. Pamiętajcie, zawsze znajdzie się droga do tego, żeby osiągnąć swój cel. Oczywiście. Nikt wam nie obieca, że w pierwszym roku, jak się przyjmiecie do policji, będziecie komendantami kryminalnymi albo innymi W11, albo kontrterrorystami. Nie, bo tak nie będzie. Sami musicie do tego dojść, ale być cierpliwi i czekać na swoją szansę. Ja na moją szansę czekałem 14 lat. Nie jestem ideałem wysportowanego policjanta, ale potrafię o tym opowiadać i tacy ludzie też są potrzebni, bo o tym, żeby
ludzie się dowiedzieli, że jest taki dzielnicowy, który potrafi rozmawiać z ludźmi. O tym, że jest kryminalny, który potrafi rozkminić sprawę. O tym, że jest dochodzeniowiec, który klepie w klawiaturę i potrafi wyprowadzić jakieś dobre wnioski z kilkunastu spraw, powiązać je. O tym, że są kontrterroryści. O tym, że jest ruch drogowy, który pilnuje waszego bezpieczeństwa na drogach. O tym, że są policjanci patrolujący ulice, świątek, piątek czy niedziela, o każdej porze dnia i nocy i są po to, żeby pomagać i chronić. Potrzebni też są tacy ludzie, którzy na przykład pracują w zespołach prasowych. Po to, żeby media mogły pokazać pracę całej polskiej policji. Ja nie koloryzuję rzeczywistości. Ja świadomie pokazuję to, z czego policjant, każdy pracujący w Polsce, służący policjant może być dumny, żeby pokazywać wam, że to nie jest tak, że policja jest tylko czarna albo tylko biała. Oczywiście nie opowiadam o patologiach, bo no kurde, nie oszukujmy się. Rzeczy, które się nam nie podobają, są w każdej firmie, w każdej. Ale niech o tych rzeczach, które się nie podobają, to sobie opowiadają ludzie, którzy mają z tym problem. Ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną. Jestem niepoprawnym optymistą. Czasami aż nadto. Być może kiedyś za to będę cierpiał, być może kiedyś dostanę kopa za to w 4 litery. Ale na razie o wiele łatwiej mi się żyje, wiedząc, że i wierząc to, że jednak w tej szklance wody jest po prostu do połowy pełno, niż dostrzegać to, że jest tam pusto. I tego wam życzę i z tą myślą was pozostawiam. A teraz oddaję się reszcie mojej butelki nieoznakowanej i pozdrawiam was z hotelu, którego nazwy też nie wymienię, bo nie jestem jeszcze na tyle znanym influencerem, żeby ktoś mi proponował darmowy pobyt w hotelu i oznaczanie go w nazwie. To nie jest współpraca. Nara.